Za nami kolejne święto plonów w Miłomłynie. To moment, na który czekają mieszkańcy, ci bardziej i ci mniej związani z rolnictwem. To jest radość, to jest też świętowanie właśnie plonów, ale to też pamiętanie o tym, że praca rolnika jest bardzo trudna, bardzo zależna nie tylko od warunków klimatycznych, ale jak widzimy od wszelkiego rodzaju rynków i niepokojów globalnych. A pogoda w tym roku również zaskoczyła, szczególnie przymrozki, które stanowiły duże zagrożenie dla wschodzących zbóż. Przyroda poradziła sobie i uprawy również. No, w dzisiejszych czasach powiem pani, że to no, trzeba dużo modernizować, żeby walczyć z pogodą, bo pogoda jest teraz, daje się wyznaki rolnikowi. Ale dajemy radę. No ale no, musimy sobie jakoś radzić, no nie ma wyjścia Jesteśmy innego. Jesteśmy dzielnymi rolnikami z gminy Miłomłyn i dajemy radę. Tradycją dożynek są konkursy. Konkursy były realizowane w dwóch kategoriach, a mianowicie za stoisko i najważniejsze za wieniec. Wieńce były przecudnej urody, bardzo dużo pracy widać było, że panie musiały poświęcić wiele godzin, żeby tak je wypracować. Nagrody były bardzo bogate w tym roku dzięki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia. W konkursie na najpiękniejsze dożynkowe stoisko wystartowało 8 stanowisk. Pięknie przystrojone przyciągały swoim wyglądem, ale przede wszystkim wystawionymi na nich przysmakami. Mamy potrawy na gorąco, mamy grochówkę, mamy bigos, mamy świeżynkę, też świeżo wszystko robione. Mamy ciasta, mamy przekąski różne, mamy napoje i zimne, i wyskokowe. Przepyszne soki z owoców, z ekologicznych upraw, bo to z naszych ogrodów, miody, przepyszne potrawy, placki ziemniaczane z różnymi sosami. Tradycją dożynkową jest konkurs wieńców, które z roku na rok zaskakują formą, bogactwem kolorów i użytych materiałów. Przygotowanie wieńca to długotrwały, bo trwający przynajmniej kilka tygodni proces. Mamy pana, bądź kilku, którzy stelaż nam spawają, oczywiście taki z drutów stalowych. No i później przynajmniej 2 tygodnie siedzimy, najpierw pęczuszki lepimy, a później konstrukcję oblepiamy tymi naszymi pączusiami ze zboża. Tradycyjnie muszą być wszystkie rodzaje zbóż. Tam jest nawet tablica, na której umieściliśmy wszystkie rośliny wykorzystywane w tym wieńcu. A więc 5 gatunków zbóż, jest len, są kwiaty typu suchołuska, zatrwian. Najpiękniejszym wieńcem okazał się ten przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Miłomłynie. Zaś najpiękniejsze stoisko dożynkowe przygotowali mieszkańcy sołectwa Liwa. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv